Kochani, zapewne słyszeliście o tym, że podręcznik do nowego przedmiotu nazwanego skromnie HIT, czyli historia i teraźniejszość, przedmiotu wymyślonego przez ministra Czarnka i jego ekipę. Podręcznik do tego przedmiotu zawiera skandaliczne stwierdzenia dotyczące osób, które przyszły na świat dzięki zabiegowi leczenia bezpłodności, znanemu powszechnie jako in vitro. I tutaj muszę bardzo gorąco podziękować mojej kochanej żonie Małgosi, bo kiedy wybuchł ten skandal, to przyszła do mnie i powiedziała: wszyscy mówią Czarnek, Czarnek. I słusznie, no bo wiadomo, że Czarnek jest głównym odpowiedzialnym. Ale jakie wydawnictwo, co to za wydawnictwo, które pozwoliło sobie na opublikowanie takiego tekstu? Przecież wydawnictwo powinno mieć redaktorów, prawników. Wydawnictwo bierze odpowiedzialność prawną za to, co publikuje. No ktoś tam się powinien złapać za głowę. No dobrze, postanowiłem się przyjrzeć tej sprawie i przyjrzymy się jej teraz razem. Małgosia miała rację, sprawą warto było się zainteresować. Założę okulary, bo będę pokazywać skany i będę też sam musiał na nie zerkać. Poproszę o skan numer 1 przygotowany na dziś. To jest pierwsza informacja medialna, jaką mogli Państwo zauważyć w mediach. To jest fragment artykułu portalu Wirtualna Polska. Autor Sebastian Łupak, którego serdecznie pozdrawiam, bo jak wiemy, niektórzy autorzy Wirtualnej Polski są wirtualni i nie istnieją, ale Sebastian Łupak istnieje i wbrew różnym przeciwnościom, pracując nie zawsze w łatwych warunkach, robi dobrą robotę. I Sebastian Łupak napisał właśnie o tym skandalicznym podręczniku, którego autor, profesor Wojciech Roszkowski, krytykował, jak to określił, hodowanie dzieci. Tutaj w artykule czytamy, że Barbara Szczerba ze Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności Nasz Bocian określiła sformułowania profesora Roszkowskiego jako hejt i powiedziała, że zrobi wszystko, by razem ze swoją organizacją, by zablokować ten podręcznik. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy szczegóły, czyli mamy dokładny cytat z wypowiedzi profesora Roszkowskiego. Czytamy tutaj, co napisał profesor Roszkowski w podręczniku. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć, hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Znak zapytania. Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję. No i tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia z czymś niesłychanym. Artykuł cytuje psycholożkę Dorotę Gawlikowską, która powiedziała, że zdanie o hodowli dzieci ma niebezpieczne konsekwencje. Mówi ono dzieciom, które przyszły na świat dzięki pomocy medycyny, że nie są naprawdę kochane. I to jest skandal. To jest główny skandal. Ale wgłębiając się w to, co napisał profesor Roszkowski, to widzimy tu nie tylko skandal, widzimy jakąś osobliwą aberrację, albo może nawet nie aberrację, jakiś taki pomysł, jakiś taki plan, żeby nas sprowadzić z powrotem do mentalności plemiennej, rodowej, bardzo prymitywnej, takiej, w której ja mogę kochać tylko kogoś, kogo spłodziłem fizycznie. Bo na przykład już dziecko z in vitro albo z adopcji, to już nie mogę takiego kochać. No, to wynika z tekstu profesora Roszkowskiego. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że to jest mentalność wytrysku. Przepraszam. Ale to jest coś gorszego. To jest jakaś próba po prostu zbiologizowania nas. Zbiologizowania, tak żeby łączyły się wyłącznie najprostsze, najbardziej bezpośrednie więzi biologiczne. To jest bardzo, bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Jeżeli jest w tym jakiś zamysł, no to jest w tym zamysł bardzo zły. Spójrzmy na początek, kim jest profesor Roszkowski. Poproszę o kolejny skan, skan numer 3. Profesor Roszkowski to jest historyk, który publikował różne książki. Kiedyś te jego książki dawały się czytać, kiedy jeszcze nie był tak zacietrzewiony ideologicznie. Pamiętam, że jako młody człowiek jedną z nich czytałem i nie była zła, no ale najwyraźniej profesor Roszkowski idzie z duchem czasu, czyli idzie wstecz w stosunku do czasu, idzie w głęboką przeszłość, jakąś jeszcze przedśredniowieczną, jak widzieliśmy. To jednak nie przeszkadza, a być może pomaga temu, że profesor Roszkowski jest fetowany przez Prawo i Sprawiedliwość, naszą partię rządzącą w Polsce, o tak. Chciałem powiedzieć naszą partię rządzącą, ale ona nie jest nasza. Czytamy tutaj, mamy kolejny fragment artykułu, w którym czytamy, że profesor Roszkowski otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej. No, twierdzenie, że dzieci z in vitro nie można kochać, sugerowanie nawet czegoś takiego, no nie jest upowszechnianiem wiedzy naukowej. Z nauką nie ma to nic wspólnego. A order Orła Białego, no proszę Państwa, orzeł biały to jest symbol naszego kraju, symbol nas wszystkich i ja sobie nie życzę, żeby ktoś, żeby Polak, który znieważa innych Polaków tylko dlatego, że przyszli na świat dzięki in vitro, ja sobie nie życzę, żeby taki Polak miał taki order. Myślę, że powinniśmy żądać, żeby ten order profesorowi Roszkowskiemu odebrano, na ile to jest możliwe, choćby symbolicznie. Oczywiście nasze żądania też będą miały wymiar głównie symboliczny, bo jak wiemy, PiS nas nie posłucha, ale to jest skandal, że on nadal ten order ma. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, o co pytała Małgosia, czyli do wydawnictwa, które wydało tę książkę. Poproszę o kolejny skan, tak, to jest baner, który się pojawia na stronie wydawnictwa Biały Kruk i to wydawnictwo o pięknej nazwie Biały Kruk chwali się, że wydało podręcznik Roszkowskiego do HIT, chwali się, że czyta się ten podręcznik jak najlepszą powieść historyczną, no w pewnym sensie tak, w pewnym sensie profesor Roszkowski zapewnił nam podróż w głębokie średniowiecze albo nawet w czasy jeszcze prehistoryczne. Wydawnictwo Biały Kruk na tej samej stronie podaje również swój adres. Poproszę o kolejny skan. Widzimy, że ono mieści się w Krakowie przy ulicy Szwedzkiej. I kiedy zajrzymy do Krajowego Rejestru Sądowego, to znajdujemy tam wydawnictwo Biały Kruk mieszczące się w Krakowie przy ulicy Szwedzkiej i dowiadujemy się, do kogo ono należy i kto nim zarządza. Poproszę o kolejny skan, skan numer 6. Tu mamy taką małą zagadkę. To są właśnie powiązania osobowe wydawnictwa Biały Kruk, powiązania takie najbardziej bezpośrednie, czyli widzimy tutaj tych, do których wydawnictwo należy i którzy nim zarządzają. No i widzimy tak, że wspólnikiem i wiceprezesem była pani Jolanta Sosnowska, wspólnikiem i prezesem był pan Leszek Sosnowski, pojawił się też wspólnik Adam Sosnowski, wspólniczka i wiceprezeska Nela Sosnowska, a potem, kiedy państwo Sosnowscy, Leszek i Jolanta opuszczają wydawnictwo, to pojawiają się w marcu 2022 roku znowu państwo Leszek Sosnowski i Jolanta Sosnowscy. Niby inni, ale chyba ci sami. Tu można zadać pytanie, czy już nawet nie przez in vitro, ale przez jakieś klonowanie pan Leszek Sosnowski z panią Jolantą Sosnowską wytworzyli jakieś swoje duplikaty, które wskoczyły na ich miejsce, na miejsce prezesa i wiceprezesa zarządu. No, odpowiedź jest prostsza. Pan Leszek Sosnowski i pani Jolanta Sosnowska założyli sobie wydawnictwo jako obywatele austriaccy, a w marcu 2022 roku stwierdzili, że chyba niepatriotycznie jest mieć takie wydawnictwo, kiedy jest się Austriakami i znowu do niego weszli, ale tym razem jako obywatele polscy. Przyjrzałem się panu Leszkowi Sosnowskiemu, poproszę o kolejny skan z Krajowego Rejestru Sądowego. Widzimy tutaj, że pan Leszek Sosnowski oprócz wydawnictwa Biały Kruk, którym zarządza również firmą Grafo i nadzoruje Fundację Dyplomacja i Polityka, którą widzimy na samym dole skanu. Co to za fundacja? Poproszę o następny skan. W serwisie Rejestr.io opartym na Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy, że Fundacja Dyplomacja i Polityka mieści się pod tym samym adresem, co wydawnictwo Biały Kruk. Więc najwyraźniej mamy do czynienia z imprezą pana Sosnowskiego kolejną. Ta fundacja to jest po prostu jego kolejne przedsięwzięcie. Ale pod czyimi skrzydłami pan Sosnowski prowadzi to przedsięwzięcie? Poproszę o kolejny skan. W serwisie Rejestr.io, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym, widzimy, że w Radzie Fundacji obok pana Leszka Sosnowskiego zasiadają same asy partii rządzącej. Krzysztof Maria Szczerski, który działał w Pałacu Prezydenckim u boku Andrzeja Dudy jako specjalista od spraw międzynarodowych, potem został dyplomatą. Piotr Tadeusz Gliński, wicepremier, minister kultury. Niesławny europoseł Ryszard Antoni Legutko, kolejny profesor, który w imię pisowskiej doktryny, pisowskiej ideologii znieważa ludzi. Zdzisław Krasnodębski, też pisowski profesor, który mieszka w Niemczech, zarabia w Niemczech na niemieckiej uczelni i równocześnie nieustannie znieważa Niemców. No, piękne towarzystwo. Zobaczmy, kto tam jeszcze jest, zobaczmy, kto jest w zarządzie. W zarządzie mamy Marcina Przydacza. No, nazwisko znane, wiceminister spraw zagranicznych nazywa się Przydacz. Mamy też Mieszka Pawła Pawlaka. Mieszko Paweł Pawlak. Kim jest pan Mieszko Paweł Pawlak? Zaraz się dowiemy, ale odnotujmy też, że w zarządzie jest Alicja Malewska przez V, czyli polskie nazwisko, ale pisane litewską ortografią. Litewską albo łotewską. No, gdyby pani Malewska miała całkowicie zlitualizowane nazwisko, to wtedy brzmiałoby ono Malewskie. Ewidentnie mamy do czynienia z przybyszem z krajów bałtyckich, z Polką, która ma obywatelstwo krajów bałtyckich. No dobrze, obiecałem, że powiemy, kim jest Mieszko Paweł Pawlak, to poproszę o następny skan. Tak, proszę państwa, Mieszko Paweł Pawlak, jak widzimy na tym skanie, jest dyrektorem Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, znowu przy prezydencie Dudzie. Jak widać, jesteśmy w Krakowie, prezydent Duda jest z Krakowa i spośród pisowców to najwyraźniej prezydent Duda i jego obóz roztoczył opiekę nad wydawnictwem Biały Kruk, nad wydawnictwem Biały Kruk, które wydało podręcznik profesora Roszkowskiego dla ministra Czarnka, dla Ministerstwa Edukacji. Podręcznik, który zawiera sformułowania znieważające osoby, które przyszły na świat dzięki zabiegowi in vitro. No dobrze, wróćmy do pani Alicji Malewskiej, która zasiada w zarządzie Fundacji pana Sosnowskiego, wydawcy niesławnego podręcznika. Poproszę o kolejny skan, skan numer 12. Udało mi się znaleźć publikację pani Malewskiej, która się jako autorka już się podpisuje Alicja Malewska, podpisana po polsku, ale to jest ona, sprawdziłem to, ponieważ jako autorka podpisuje się Malewska przez W, ale jako pracownik naukowy podpisuje się przez V, nawet tam, gdzie odsyła do swoich publikacji, gdzie podpisuje się po polsku. I w tych publikacjach pani Malewska między innymi wychwala polskojęzycznego działacza z Litwy, Waldemara Tomaszewskiego. Chwali go jako przykład przywódcy politycznego polskiej społeczności, który daje ważny sygnał skierowany do Litwinów i do rodaków z Polski, że Polacy na Wileńszczyźnie są świadomi swojej narodowości i są gotowi walczyć o własną tożsamość. No to spójrzmy, niektórzy z nas być może pamiętają pana Waldemara Tomaszewskiego, ci, którzy go nie znają, niech go poznają. Poproszę o kolejny skan, skan numer 13, to jest zdjęcie. To jest pan Waldemar Tomaszewski na zdjęciu, a ta gruba, pasiasta wstążka, którą przypiął sobie do marynarki, to jest słynna wstążka georgijewska, noszona przez Rosjan i jak widać nie tylko przez Rosjan, po to, żeby wyrazić poparcie dla napaści Putina na Ukrainę, żeby wyrazić poparcie dla zagarnięcia ukraińskiego Krymu przez Rosję. No i nie był to w przypadku pana Tomaszewskiego gest przypadkowy. Poproszę o kolejny skan, skan numer 14. To jest fragment artykułu z Życia Wileńskiego, czyli z polskiej gazety wychodzącej w Litwie. Czytamy tutaj, że Waldemar Tomaszewski pojawił się na cmentarzu antokolskim ze wstążką georgiewską w klapie. Jeśli wcześniejsze antylitewskie, antyeuropejskie czy antyukraińskie wypowiedzi lidera AWPL, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, spisywano na karp jego ekscentryczności politycznej, to pojawienie się na imprezie organizowanej przez ambasadę kraju, Rosji, z którym Litwa znajduje się de facto w stanie zimnej wojny i jeszcze z symbolem donieckich separatystów, bo separatyści putinowscy w Ukrainie Wschodniej upodobali sobie tę wstążkę. I pojawienie się z symbolem donieckich separatystów zmusiło do zastanowienia się nie tylko litewskich, tradycyjnie niechętnych Tomaszewskiemu publicystów i polityków. Tak złej prasy w Polsce Waldemar Tomaszewski nie miał od bardzo dawna. Artykuł tłumaczy, po co Tomaszewski to zrobił, dlaczego poszedł na rosyjską imprezę z rosyjską wstążką w klapie. Wstążka georgijewska zapewniła mu bardzo dobry wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich, czytamy w artykule, oraz miejsce w parlamencie europejskim przynoszące około 1,5 miliona litów, to litewska waluta, na następną kadencję. Zapewniła mu głosy litewskich Rosjan. We wszystkich poprzednich wyborach Rosjanie tradycyjnie głosowali na partie, które uważali za swoje, jednak w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie, aneksji Krymu, wszystkie litewskie siły polityczne zajęły wyraźnie antyrosyjskie stanowisko, oprócz partii pana Tomaszewskiego, na którą Rosjanie przenieśli swoje głosy. Więc mamy tu do czynienia kogoś, kto nie tylko z Rosjanami dobrze żyje, ale też z Rosjan żyje. Oczywiście nie tylko o wstążkę tu chodzi. Poproszę o kolejny skan, skan numer 15. To jest fragment wywiadu z Waldemarem Tomaszewskim, wywiadu opublikowanego przez portal L24LT, przez portal litewski. Teraz, tutaj mamy wersję polskojęzyczną. Czytamy w tym wywiadzie, że na Litwie uważa się, że Waldemar Tomaszewski jest związany z kremlowskimi służbami specjalnymi. Dowiadujemy się też, że jeździł do Moskwy, co wzbudziło oczywiste podejrzenia. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy wypowiedzi Waldemara Tomaszewskiego o sytuacji w Ukrainie, gdzie Waldemar Tomaszewski mówi, że Majdan ukraiński, który dał Ukrainie wolność, że Majdan to była impreza antypolska i antyrosyjska, podczas której przelewano krew. No dobrze, to tyle o pani Alicji, z zarządu fundacji pana Sosnowskiego i o jej sympatiach. Wróćmy do samego pana Leszka Sosnowskiego i jego rodziny, która zarządza i posiada wydawnictwo Biały Kruk. Poproszę o kolejny skan. Tutaj to jest fragment z akt firmy, z akt wydawnictwa Biały Kruk, dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czytamy tutaj, że wspólnicy Jolanta Sosnowska i Adam Sosnowski są obywatelami austriackimi. Postanowiłem się przyjrzeć panu Adamowi Sosnowskiemu również, skoro o nim mowa. Poproszę o kolejny skan, skan numer 18. Znalazłem go na Facebooku. Sprawdziłem, kto lajkuje posty wydawnictwa Biały Kruk, no i okazało się, że lajkuje je również Adam Sosnowski, którego widzimy na samym dole spośród 8 profili, które zalajkowały jeden z wpisów. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy zdjęcie profilowe Adama Sosnowskiego. Widzimy, że to ten sam profil, który przed chwilą widzieliśmy jako profil lajkujący. I tak się składa, że pan Adam Sosnowski na swoim profilu zamieścił swój artykuł dla szwajcarskiego czasopisma Weltwoche. Poproszę o następny obrazek. Tak, to jest początek tego artykułu, w którym czytamy, że Ukraińcy podczas wojny zadali Polakom gorsze ciosy niż Rosjanie i Sowieci. Przyznam się, że mnie zmroziło, kiedy to przeczytałem. Mowa oczywiście o rzezi wołyńskiej. O rzezi wołyńskiej pamiętać trzeba, ale trzeba też pamiętać, że niemieccy i sowieccy prowokatorzy bardzo pracowali, żeby do rzezi wołyńskiej doszło. Trzeba też pamiętać, że biedota ukraińska, niewykształcona i zdesperowana, która dokonała tej rzezi, miała w głowie różne krzywdy, których Ukraińcy doznali wcześniej od Polaków. No a przede wszystkim trzeba pamiętać, że teraz, kiedy Putin napadł na Ukrainę, to jest najgorszy czas na wygrzebywanie takich rzeczy, na wyciąganie tego z przeszłości, przepraszam, wygrzebywanie to niewłaściwe słowo, ale na wyciąganie tych rzeczy z przeszłości i na mówienie o nich światu. No dobrze, wróćmy do pana Sosnowskiego, Leszka, bo mówiliśmy o Adamie. Poruszamy się cały czas w kręgu rodziny Sosnowskich, do których należy wydawnictwo Biały Kruk, które wydało podręcznik profesora Roszkowskiego zawierający zdania obraźliwe dla osób, które przyszły na świat dzięki in vitro. Wróćmy do Leszka Sosnowskiego. Poproszę o kolejny skan. Znowu skan z Krajowego Rejestru Sądowego, a dokładnie z serwisu Rejestr.io. To są powiązania osobowe firmy Grafo, której prezesem znowu jest Leszek Sosnowski, wiceprezeską Jolanta Sosnowska, a wspólnikiem na samym początku, na rozruch, kiedy firma jakby dopiero zaczynała, był Sławomir Salamon. Sławomir Salamon. Postanowiłem sprawdzić, kim był Sławomir Salamon, który panu Sosnowskiemu pomógł rozruszać firmę Grafo. Firmę też zresztą zajmującą się działalnością wydawniczą. Kolejny skan, który widzimy, zdradza nam, że pan Salamon jest związany z branżą filmową, jest prokurentem Forum Film Poland, jest prezesem Fundacji Legalny Film, jest prokurentem innej jeszcze firmy, która się nazywa Forum Film Poland i prokurentem jeszcze innej firmy, która się nazywa Forum Film Poland. No dobrze, więc poszukałem wiadomości z branży filmowej dotyczących pana Sławomira Salamona. I poproszę o następne zdjęcie. To, co widzimy, to jest post, to jest wpis facebookowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z 2017 roku, gdzie czytamy, że Sławomir Salamon dostał nagrodę PISF za masową dystrybucję filmu Wołyń, filmu o rzezi wołyńskiej. Poproszę o kolejny skan, skan z portalu Film Polski. Tam czytamy, że pan Salamon był nie tylko dystrybutorem filmu Wołyń, ale także współproducentem tego filmu. Widzimy to na samym dole tego skanu. No, zatem pan Salamon bardzo się postarał, żeby film Wołyń powstał i żeby jak najwięcej osób go obejrzało. Film, który został wyprodukowany i był dystrybuowany już po pierwszej napaści Putina na Ukrainę. Ja rozumiem, że Można robić filmy o rzezi wołyńskiej, natomiast bez wątpienia to był bardzo zły moment. I osobliwe jest, że tak wiele osób się postarało, jak pan Salamon i jak inni twórcy filmu, żeby ten film powstał akurat w takim momencie. No i nic dziwnego, że film był chwalony przez rosyjskie media, które odnotowały również udział pana Salamona. Poproszę o kolejny skan. Tak, to co widzimy to jest fragment artykułu, który się pojawił w rosyjskim internecie, gdzie czytamy, że Sławomir Salamon chwali reżysera i producentów, czyli samego siebie, za odwagę. I pan Salamon mówi, że wysoka oglądalność pokazuje, że Wołyń to film ważny, film konieczny i film oczekiwany przez polskiego widza. No, mówi to człowiek, który zrobił wszystko, żeby ta oglądalność była jak najwyższa, więc tutaj znowu trochę chwali samego siebie. No dobrze, to teraz już powiedzieliśmy sobie o Adamie Sosnowskim, powiedzieliśmy sobie o panu Salamonie, to przejdźmy do dwóch najważniejszych osób w wydawnictwie Biały Kruk. Zacznijmy od pani Jolanty Sosnowskiej. Wydawnictwo Biały Kruk prezentuje jej sylwetkę, bo ona tutaj występuje nawet nie jako wiceprezeska, tylko ona tu występuje przede wszystkim jako autorka wydawnictwa. Czyli jak widać pani Jolanta bardzo mocno jest z tym wydawnictwem związana. Wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk, a także jego redaktor czytamy. Czytamy, że że napisała liczne książki o treści religijnej, oczywiście katolickiej, Święci papieże, kanonizacja wszechczasów, kardynał polskich serc. Ale czytamy też, że w latach 1983-1988 współpracowała z tygodnikami Film i Stolica. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że tygodnik Stolica, kiedy współpracowała z nim pani Jolanta, był w rękach Leszka Wysznackiego, człowieka powszechnie kojarzonego z frakcją moczarowców w komunistycznej partii. Byli to komuniści, nacjonaliści. Ich przywódcą był Mieczysław Moczar, wieloletni agent kremlowskiego wywiadu wojskowego GRU. I tutaj czytamy na przykład, że pan Wysznacki agresywnie atakował wybitnego polskiego pisarza światowej sławy Stanisława Mrożka. Atakował go, jak czytamy tutaj w tym fragmencie artykułu, który zamieściłem, atakował go za niepatriotyczność, ale także, poproszę o kolejny skan, pan Wysznacki razem ze swoim tygodnikiem, razem ze swoim czasopismem Stolica atakował Mrożka również za to, że Mrożek rozpowszechnia zgubne tendencje zagrażające budowie socjalizmu. Robił to Wysznacki i robiła to Stolica, z którą współpracowała pani Jolanta Sosnowska, obecnie wiceprezeska wydawnictwa Biały Kruk. To tyle o pani Jolancie. Przejdźmy do pana Leszka, osoby numer 1 w wydawnictwie Biały Kruk. Poproszę o następny skan. Na stronie wydawnictwa znajdujemy życiorys Leszka Sosnowskiego i czytamy, że przez 12 lat, w latach 1976-88 był dyrektorem Kinoteatru Związkowiec w Krakowie. No to kawał życia w PRL-u. Poproszę o następny skan, fragment artykułu Dziennika Polskiego, w którym czytamy, że Kinoteatr Związkowiec był prowadzony przez zakłady imienia Szatkowskiego, krakowskie zakłady imienia Szatkowskiego. Kto w tamtym okresie był osobą numer 1, był osobą najważniejszą w zakładach imienia Szatkowskiego? No nie był to dyrektor, tylko był to sekretarz Komitetu Zakładowego Komunistycznej Partii w tej fabryce. Poproszę o kolejny skan z katalogu internetowego IPN. Czytamy tam, że w 1970 roku szefem Komitetu Zakładowego, sekretarzem Komitetu Zakładowego Budowy Maszyn i Aparatury imienia Stanisława Szatkowskiego w Krakowie był Zbigniew Rusinek, za czasów stalinowskich słuchacz Wyższej Szkoły Partyjnej w Moskwie. Człowiek wykształcony na kremlowskiej, stalinowskiej uczelni, gdzie nie tylko oczywiście wlewano ludziom do głowy fanatyczną komunistyczną ideologię, ale gdzie również towarzysze radzieccy, jakich nazywano, nawiązywali kontakty na przyszłość z Polakami, którzy później jechali do kraju i te kontakty utrzymywali. Niekoniecznie, nie zawsze wywiadowcze oczywiście, natomiast ta szkoła była rzecz jasna narzędziem wpływu i narzędziem tworzenia sieci wpływu sowieckich w Polsce. Taka to historia. Historia wydawnictwa Biały Kruk, o którym można przeczytać teraz w mediach, że jest ono wydawnictwem religijnym. Faktycznie ono jest wydawnictwem religijnym. Słyszeliśmy o tych wszystkich kanonizacjach wszechczasów i kardynałach polskich serc, o których publikuje wydawnictwo Biały Kruk. No ale jak widać jest też wydawnictwem politycznym. Opublikowało nie tylko podręcznik profesora Roszkowskiego, który znieważa osoby, które przyszły na świat dzięki in vitro. Wydawnictwo Biały Kruk na przykład opublikowało również tę książkę, proszę Państwa. Macierewicz, człowiek do zadań niemożliwych. Książkę wychwalającą jednego z najgorszych szkodników we współczesnej historii Polski. Człowieka, którego wszystkie działania były korzystne dla Kremla. I zresztą to nie jedyna publikacja tego środowiska związana z Antonim Macierewiczem. Więc jak widać, nie tylko Duda, jeśli chodzi o pisowców, nie tylko Duda roztoczył swoje skrzydła nad wydawnictwem Biały Kruk. To jest Reset Obywatelski.